chyba się właśnie msza kończy. O, tu mamy, co my mamy? Tu mamy prasę. Tu mamy prasę. Wydawnictwa. O. Infiltracja Kościoła Katolickiego. O, proszę, to jest... Nie wiem, czy widać, to jest literatura pod ścianą. To jest literatura sprzedawana wśród kordonów policji. Proszę bardzo. Lepiej będzie widać. Proszę. W Talmudzie. Tak, to są... Infiltracji kościoła. Tak, przed tego tak, obok również. Symbole naszych wrogów. Gdyby tam zerknąć do środka, to by się parę no, zapewne widać na okładce ciekawych rzeczy. Jaką gwiazdę. Ciekawych rzeczy znalazło. No to tutaj są. O, i klasyka. Klasyka, protokoły mędrców Syjonu. To wszystko jest dostępne. To wszystko jest dostępne na stoisku na ulicy Świętojańskiej. Wśród tabunów policjantów, którzy no akurat w tej chwili tutaj ich nie ma, bo przeszli trochę dalej. Ci tu jest, słuchaj, ci popatrz. Tak, chcemy podejść zobaczyć, co tu dają. Tak, Gierszwald, słuchaj, popatrz. Masoneria polska w centrum Wyżarza. O, Polacy, dbaszcie, Michał, antypolskie, antykatolickie, to może być ciekawe. Antypolonizm Żydów polskich. Patrz, ci, kilku Żydów znam. Kilku Żydów znam. Każdy Polak ma swojego Żyda. Ale panie, co? Pan żartuje, czy chce pan wiedzieć, dlaczego zamienili pana panią Szydło na Morawieckiego, człowieka tak. Finansjery żydowskiej? To jest tu. Wszystko jest opisane. Wszystko jest tu, tak? Już nie przyjmują książek do sprzedaży. To nie. Gdzie nie przyjmują? Tej książki. Tak? Książek. Ale kto nie przyjmuje tych książek? Gdzie? Niech pan powie, bo chciałbym wiedzieć. To ciekawe. Księgarni nie przyjmują książek pana. Księgarnik. Tych do właśnie. Księgarni nie przyjmują książek pana Stanisława Krajskiego, żeby rozumiem. Nie być gołosłownym Krajskiego. Stanisława Krajski. Stanisław Krajski, tak. Tak. Mhm. Stanisław Krajski. Tak, to trzeba przejrzeć to sobie. Ostatnio się mało pojawia. A właśnie. Czytelniku, no, ale księgarni nie chce przyjmować. No wie pan, to jest po prostu nie w porządku. Powinni przyjmować te książki, ponieważ one powinny być czytane, żebyśmy wiedzieli, co jest. Dlatego ja tu stoję. Tak, nie ma pan, zgadzam się z panem, oczywiście. No. Fatima i masoneria też, to też jest ciekawe. To jest rewelacja. Mity antypolskie, antykatolickie. Katolickie, no to może być też krajski. Ale to pan widać, że pan tego krajskiego propaguje. Pan jest zwolennikiem. On ma styl wojskowy tak jak ja, więc ja go uwielbiam. A pan był żołnierzem kiedyś? A, no właśnie. No tak, no tak. Palestyna za czasów Chrystusa. To jest coś, co nas ostatnio, jak wiesz, no, prawda, interesuje. Bardzo tania. Nie wiem, ile to kosztuje. Tajemnica kresu międzywojennego. No było sporo tajemnic kresu międzywojennego. Marszałek Piłsudski od młodych lat nie lubił przegrywać. No tak. No kto lubi? No nie, no to jest bardzo ciekawe. Źródła finansowe komunizmu i nazizmu. No tak, no to rzeczywiście. No, także widzisz, no, coś i coś dla ducha. Kończy w naszej transmisji, kończy. Czytelniczy, prawda? Czytelniczy, także, o właśnie, tutaj mamy także też. Tam się coś odbywa, bez wątpienia.